już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec. Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałeś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy ty wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz. Ślepe chromemu krok, niememu pies przynosi Chrystus ma. Mario, czy ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię Pan Jam jest. Cicho, choinka płonie, na szczycie cherubin fruwa, na oknach pelargonie blask świeczek złotem zasnuwa, a z kąta z ust brata płynie kolęda na okarynie. Lulaj, że Jezus mił. Konstanty Ildefons Gałczyński. O Płatek, jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Cyprian Kamil Norwid. Dłumbie leży, któż pobierze kolędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przebywajcie, Jemu wdzięcznie przegrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przebywajcie, Jemu wdzięcznie przegrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy, a tak z tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy, jak u Boga narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy, jak u Boga.
ziemię. Naprzód tędy, niechaj wszędy zabrzmi świat wesołości, że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. Jego tędy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tędy przywitajmy, z zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł na Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do nich, a miało mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Franciszek Czarnowski na Wigilię. Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda, do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec. Mały. Patrzył. Zimowe ptaki do gniazd wracały. Jakby tego wieczoru też świętować chciały. Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła. Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy.
by bielopłatka ludzkie waśnie pogodziła, a w sercu znów zamieszkał ten, co w żłobie leży. Chwila jedna przy tobie nikną odległości, co szare zmienia się w odświętne, tajemnicze. Daj nam więcej takich dni spragnionych miłości. Niech świat przy żłobku twoim odmienia oblicze. Wesołych świąt! Jan Twardowski, dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się do siebie uśmiechać. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Na szybach mroźne kwiaty i ten sam obraz w ramach okien. Świat biały jak opłatek. Będzie Wigilia, uśmiechną się ludzie. Do świątecznej zasiądą wieczerzy. Błogosławiony grudzień, żłobie leży, któż pobierze. Pomyśl, będą ludzie samotni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu. I nikt z nimi słowa nie zamieni. Nie zaprosi do swego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić. I życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. Promienia gaszą w sercach naszych złość.
taka noc, choć tyle żalu w nas i w niebu śpiony trwa. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. Najjaśniejsza gwiazda splednie i niepokój jak co roku wróci znów. Nie jeden świt powróci z wątkiem tło, brzemieniem spraw i tros. Powróci twarzy moc na powitanie dnia. Znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żalu w nas i w niebu śpią. Przekażmy sobie znak, choć tyle żalu w nas i w niebu śpiony trwa. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie.